14 rok, 2.2 diesel, wiem, że akcyza wysoka. 10-10500 euro. Marcin pytał. Wbiłem. A to cholera. Wbiłem z powrotem, bo. Przyjemna historia. Ten sprzedany. Tu też braliśmy sporo samochodów pana szanownego. Można powiedzieć. Przy okazji pozdrawiam Kraków i 207 Peugeota, którego tata odbierał razem z córkami z tego placu, gdzie córki przeżyły przygodę swojego życia, jadąc z tatą. Tato, tato, weź nas na wycieczkę taką lawetą. Tato, pojedziemy razem, razem. Wyobraźcie sobie nastolatki na wycieczce lawetą z Krakowa pod Berlin. Przy czym wypożyczalnia lawet nie zainformowała tatę, że padnie im po drodze turbo. Ale. Patrz kolego, 14 rok, dwulitrówka, kamera. Miała włamanie, ktoś wybił szybę i zakosił nawigację, która nie kosztuje jakichś milionów. Widzisz miejsce po nawie puste. Kosztuje 9900 euro. Xenon, parasolnik przód tył. 14 rok. Tą szybkę wybili. Trzeba kupić tą szybę i trzeba kupić tą nawigację w automacie. Zobacz na siedzonka. A, jeszcze panoramka. 9900 euro jest namiar. Bardzo przyjemna tarcza. Na klocku BMW po serwisie. Także taki strzał. Taki strzał bardzo przyjemny. Ktoś prosił, to nagrywam. Na WhatsAppa zaraz wyślę. 9900 euro, 14 rok. Delikatna kradzież. W ogóle. Po co ci nawigacja w takim aucie jak w telefonie masz? Automacik 220 na kulane. 14 roczek. No i tyle. Ładne kółko. Chłopaki tu targują dziabane Audi. Mówią, że naklejka z Allegro, ale nie wiadomo. Pozdróweczki. No i turbo wtedy pizło. Tata taśmami MacGyvera kleił wszystko, tak zwaną silver tape'em. Tata kleił, dojechali, ale 2.2 diesel, Marcin, chuć wam może by zszedł, ale kawał pieniądza, ale 2.2 diesel, ale dwa, ale kawał, ale pieniądza, ale mietku, halo, franku. Dobra, jedziemy dalej. Chwileczkę, bo widzę, że na parkingu stoi z urwanym pyszczyskiem hybrida. Przód i tył, tak? Takie ciulnięcie poduszki na miejscu. Szacun, szacun, szacun. Do japońskiego producenta. Żeby nie pomylić. Kuskas. A bus do sprzedania. Właśnie mi wrzeszczali, czy nie chcę busa. Co ja będę truskawki woził. Świeżo przywieźli, jeszcze nie wymeldowany. Dobra, lecę dalej. Przebiegam zawsze bez przejścia dla pieszych. Z psem idę. Kolejni czescy bracia przyjechali po Skody, bo jak wiadomo w Czechach Skoda stoi, czy Skoda leży właściwie na opadkach, chyba nie ma podzespołów tak do wszystkiego. O kuźwa, jaka stara ta, bez europejskich znaków. A skąd wziął ta laweta, chłopie? Powiedz mi, jaki mam długi cień panoramkowy, proszę państwa. Roman Szczupły jak za dawnych lat. Tylko raczej tak wysoki nie byłem nigdy. 7 metrów wzrostu mam. Jesień na Berlinie. Szef do roboty przyjechał ku trójeczką, bo malutki. Tu widzę jakąś trójeczkę. Tylko taka już jest, widzę tucharat. Tu może nie akurat, bo brudne. Stasiku. Ale jak? Jak kamion. Jak kamień w wodę, nawigatorek, manualik. Polifcik. Jeszcze benzynka mogę pytać, ale turystka, tam ryska, kurde, turystka. Szczęśliwie dieselek się muszę mieć dylematów moralnych. Soul?
Ktoś dzwoni, odbieram, czekajcie. Na kolejnym placu wbijam. Spotykam dobrze wypasioną skubaną. Tutaj pazurem teściowa zahaczyła, mówi: stój, Janusz! 115 kW benzyna 1.6. Wygląda mi to na GLA. Oczywiście na placek jest namiar. To może być, uwaga, uwaga, bo czasami znaczenie 200 w Mercedesie mówiło, że ma pojemności 200 i haczyk. Wielka E. Wielka jak eukaliptus, można powiedzieć. Ale w prawdziwej skórze, bo raczej nie popękana ta skóra. Ta derma niby. Tak to często jest. Tutaj chłopaki poszli w Forda. Bardzo przyjemne egzemplarze. ST Line'a 12 kół pędzony. Nawet podobno zapasowy w bagażniku też się kręci podczas jazdy. Gdy się włączy oczywiście odpowiedni guzik. Coś tu stuka, puka. Mi tu gdzieś kija nie przypierdzieli za nagrywanie. Wignale. Szef BMC grzebie. Piękna sztuka. A klasa. Co to jest takie rzadko spotykane tutaj? Kijanka, która parkuje sobie. Aż tu piesek wyjdzie cudowny. Nie, nie wyjdzie, kurwa, cień mi zniknął. W panoramie. Jak wygląda w kiju? W życiu nie byłem, nie siedziałem. Mało tego, powiem wam, nigdy mnie nie kusiło. Siedzenko grzane, wentylowane. Wersja jest gęsta, niczym sos teściowej waszej do niedzielnej pieczeni, gdzie się oczywiście teściowa was na ten obiad z tą pieczenią i z tym sosem zaprosi. Tak gęsta wersja, czyli jest tłusto. Nie znam ceny, ale jest namiar. A trzy, chwileczkę. Aż też szacunku dla drzewka powinno się mieć, kładając martwą teściową tam. Mamusia, przecież będąc w dywanie, sama tam się ślizgnie, ja Boga. Warto podłożyć coś miękkiego, żeby mamusia tu zębami nie, jak przywaliła trzonowym. Nie no, trochę szacunku dla teściowej i dla bagażnika, panie i panowie. To wszystko S-Line? Polewarek ma jakiś tam znaczek bardzo ładny. Nie wiem jaki. Siemanero, chłopaki. Bardzo przyjemna okolica. I tu się wszystko zdubiło teraz. Ale poza tym fajnie. Żeby nie było, to od razu zaatakuję na rozbitkach Z3. Bo Z3 z lekko dojechanym grillem. Maskę trzeba by może... Może by ją wyprowadził. Jakby ją dobrze po jajkach pogładził. Coś takiemu kabrioletowi. Dosiadałem taką od Pawła Paszka, kolegi naszego. Niestety będącego już u świętego Piotra. W motorze 2.8 benzyna. Powiem wam, jeździła. A przy okazji bardzo mało paliła, była niezwykle oszczędna, była błękitna. 13 koła euro. Tylko to uszkodzenie, które widzicie. Obok stoi wielkie oko. Ksywa żaba, ale na dobrej wersji. Szukajmy jeszcze jakiegoś uszkodzenia, może coś się znajdzie. Tylko ta maska tu jest delikatnie przesunięte, ale... Łóż ty cholera jasna.